No dobrze, to lecimy dalej w poszukiwaniu śliniaka. Błyskotki i smakołyki, to wiemy. A my z bonusem usiądziemy i ponarzekamy na te baby, jakie one są. No baby? Są to jakieś baby? Nagrobki, czytamy nagrobki? Cursed to put my hands on everything. Mhm, tak. Nie wymieniasz posępnej na Astariona? A co się stało? Precyzja mrocznej zasłony. Aha, w cieniu stoi. Spoko. Ale fajne. Unknown child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. May our martyred father shelter her. Okay. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Bea Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. No zobacz, tu świeże grób wykopane, a ale nikogo nie ma. Geshan Podejrzana sprawa. Dokąd ten ktoś poszedł? Gave all in his name. We honor their life and legacy. Wiecie co? Sobie tak pomyślałam, że tam jeden nikomu śmiał trumny? Nalo Essie. Grief and illness no. Laid ruin, yet her nie heart myśl, held only myśl. Compassion. The broken god be with her. Ale fajny widoczek. Ciekawe, czy tu będzie można zejść. Mikkel Hornkiss gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Okay. Dominic Sunny lost himself to addiction, but found peace in Ilmater. Tu jakiś grób można rozkopać. Kopałam. I co? Brilgora wykopałam. Diabelstwo Mefistofelesa. Okej. Okay. Ja mogę go wziąć? Weź wszystko, wzięłam go. All's well that ends. No, not as bad as it could've. Kurna, mam trupa w tym. O nie, gdzie on jest? Za ciężki, żeby go podnieść. Aha. Inny musiałby go podnieść. I wonder what the next move is. Posępne? Nie, nie dam rady. Ej, to czemu go wykopujemy? Nie wiem, to ty. Ale nie tu było tabliczki jeszcze. No wiem, idziemy. Można go wyciągnąć z tej trumny i z nim pogadać? A, o, to jest pytanie dobre, to by było, trzeba go przerzucić. A chcesz z nim pogadać? Będzie z nim gadał, patrz. O, tak. The corpse regards you lifelessly. Ile pytań tam było? Raz, dwa, jak trzy, było? Cztery, pięć. Kim jesteś? Jak zginąłeś? Kto cię czy zabił? Byłeś sam, kiedy zginąłeś? Gdzie zginąłeś? Kto cię zabił? A jakiś limit pytań jest? No właśnie nie wiem, jak to jest. Jak zginąłeś może? Pierced. Once. Paralyzed. Okej, okay, czyli wiemy, że ktoś go... zabił. Czyli nie był sam, jak zginął, tak? No, to kto cię zabił? Dwarf. Red clothes. Krasnolud, czerwone szaty. Stranger. Kim jesteś? I gdzie? No to no gdzie? I gdzie? No? Tunele pod świątynią. Hidden.
from sight. Rozwiąż sprawę morderstw w świątyni otwartej dłoni. O proszę. Gdzie znajdę te tunele? No. Concealed buttons. Gdzie te przyciski? Lorgan opened for me. Lorgan otworzył. Aha. To chyba wszystko. No możesz zadać te pytania, ale to wiemy, że nie był sam, prawda? Father Lorgan helping me. Mi pomagał. Otworzył mu drzwi, ale pytanie, czy mu pomógł? Czy tylko w zasadzkę go zaprowadził? Nie. Okej. Ciekawa sprawa. Coś go może przenieść, bo ja go wyciągnąłem z trumny, a teraz on leży na środku. No to weź. No ja nie wiem, czy tak to nie wiem, czy to się tak da, ale... Bo to musiałbyś go z ekwipunku. Weź otwórz. Nie da się. Nie da się. No tak chyba ma leżeć, niestety, no. Jest zbyt ciężki, by go podnieść. Tak. No co tu jest, jest wyjdziemy? Z czerwoną, właśnie. Poczekaj, zapiszę. Bo może my tu mamy w jakiś inny sposób trafić. Pytane. Żebyśmy gdzie on powiedział, że gdzie? Pod świątynią. No. Ja nie wiem, czy my możemy tak sobie wejść tutaj. A tutaj jest medytacja ojciec Lorgan. To jest właśnie ten ojciec Lorgan gdzieś. No tak podejrzewam, że pułapka, ale krasnolud go jakiś ciągnął. No i to ojciec musiał wiedzieć, gdzie go prowadzi. O, to jest włamanie. Brat Dominik. Popełniam inwestygację, uwaga. Nie. Ale nie klikam, nie wchodzę tylko. Ja komu powiedział? Krwawy ślad? Mi się wydaje, że my tutaj weszliśmy jak od jakiejś innej strony, wiecie? Chodźcie tam normalnie przodem, bo może nas coś umija. On powiedział, że już wszystko nam powiedział. Albo i nie nam. A my mamy w ogóle to zadanie? Nam się zaktualizowało, ale niekoniecznie dostaliśmy jeszcze to zadanie. Dobra. Ja stąd idę, bo mi tutaj jakoś nie po kolei. Okej. No tak sobie szliśmy tu prawą stroną. Co to było? Coś otworzyłeś? Co? Ja nic. Okej. Okej. A ty co powiesz, czy nie teraz? No to. Akabi is tired of... Już jest zamknięta. Okej. Okay. Co tam Klaus powiesz, co powiedział? About dribbles. He is... was a good egg. Thank you for making sure no one else got hurt. No nie wiem, mamy dwa trupy. Co to jest? Co się to dzieje? To musi trzęsie wszystko. To jest jakiś kowal. Let the kid come. He wants to teach the rich. Best get going. Best be on my way. Można coś zrobić? Fajnego ukowala? I should speak up. Welcome, adventurer. Tak, to wie. Take it you're new to Rivington? Nie, nie wiem. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons.
Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? No to raczej ja u niego. A on u ciebie. My weapons are a bargain at any price. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Powoli i boleśnie. Lubię patrzeć na strach w ich oczach. Szybko i skutecznie. Nie lubię zadawać cierpienia. Może coś magicznego? Nie ma nic magicznego. A tu jest jeszcze zaklinacz. Mych przeciwników zalewam powodzią magii, a potem patrzę, jak toną. I see. Play to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Więc kogo ty pytasz, człowieku? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You can't stop yourself any more than stop your blood pumping. You delay the inevitable. Co? Patrz. Jezus, no ona. I see how you slither closer, belly dragging in the filth. Father is laughing at you. Weak and soft and broken. Sweet sibling. U was też jest taka biała, cała? Nie, biało-czerwona. No. No jak ona mówi, że tamten ojciec, sam wiesz. Don't worry, Slaughterkin. My blades are still sharp and sweet. They will greet you soon enough. Ona ten strój to ma, słuchajcie, jak z jakiejś takiej ściągniętej, zaimpregnowanej skóry. Skubana. Co tu się dzieje? To jest, wyszedł prawdziwy chyba. Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Co? No to powiem prawdę. Is that so? You've got some evil twin running round, whacking people round the back of the head. I'll tell you now. You'll be seeing bloody double while I'm done with you. Kurde, 20. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, gods be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Ale ta, jak tutaj będzie podszywała teraz. And go down to the bloody shop. I've got work to do. Okej, w sklepie się handluje. A sklep jest gdzie? Seems simple enough. A może wy poczekajcie. No postępne? No pokaż co masz. What do you want now? Nic nie ma. Mam tylko miksturę większego leczenia.
to za typ? Ej, tu jest piwnica. Wszystko złodziejstwo? Tak, to u niego w domu. Ale to własne, no dobra, ale to też wiecie. Ale kucaka nie pokazuje na czerwono, tak? Dobrze, wchodzimy? Mhm. To by było, trzeba się jakoś inaczej dostać do tego. Inną stroną. Ale którą? Może jest wejście z innego budynku? To po pierwsze. On tu jest ma... Chłopiec tutaj jest. A my go nie znamy przypadkiem? Poczekaj, John. Ty tam na dół zaszłaś jeszcze? Czy gdzie? No. Mi się wydaje, że go znamy. You can't get in trouble for trap, for tress, for sneaking into places as a kid, right? Just wondering. Tu jest jakiś handlarz, We're gonna see the mummy, the dryad, the genie, everything. So don't even think about trying to stop us. Kurczę, dobrze, że ten, że już ich rozwaliliśmy, to przynajmniej dzieciaki przeżyły. No. Tutaj Kalipso masz handlarza ze sklepu. No tu był właśnie ten, taki ten, nie? Jaszczurek. No to, to tamten kowal dla niego pracuje. Aha, za wejście trzeba płacić do miasta. Okej. Ciekawe. Gdzie tu wlazłeś? Co tu jest? Handlarz? Tak jak ty. Mego rodzaju. O, to ona! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What do you say, huh? Yep, that's me. Albo nie, bo ona pójdzie i to jest chyba, żeby okraść. Mhm. On the outside, but he's as softy at heart, like molten steel. Also, he's a living. Ja jestem srebrna, ona taka złota. Babyś by do siebie pasowali, no. And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Jakie oczy ma zielone w... Okej. Okay. Oh, yay! Co ona tu ma ciekawego? No właśnie. Strzała prochu dymnego, ty. 4K6 ogień, 4K6 moc. Unfryda. Ale tylko jedna taka jest, nie? Ale jaka wypasiona. Jaka strzała? Czego? Elfia kolczuga. O, to jest dobrze. Średni pancerz, ale ładna. Czekajcie.
A my mamy cały czas przyjaciela, przywołaj nas. Ten mózg taki zatruty, wiecie. Aha, no tak, no. Ja zapomniałam o nim, ty. Ja tak samo. Dana bułka, ugryzek. Dobra, bo ona ma tak, fajną ma elfią kulczugę. Ciężki pancerz ma. Tu nie. Na pierśnik, jaki śmieszny, ale nic nie daje. Średni pancerz, taki chyba mieliśmy. Podnoszone obrażenia kłute zmniejszone o 1 do rzutów obronnych. Odzienie kościanych kolców. Odzienie. Co to daje? Czyli to jest dla mnie albo dla bonusa, bo to nie jest ani średni, ani lekki pancerz. Gdy wpadasz w szał, zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości. Wytrzymałość egzoszkieletu. Wszystkie odnoszone obrażenia są zmniejszane o 2. Gdy postać nosząca tę zbroję zostaje trafiona atakiem wręcz, napastnik nosi 3 obrażenia. To jest chyba dobre dla jakiegoś ala mnicha, coś takiego. Tutaj co mam? Tańczącą bryzę. To też jest broń żołnierska. Tu strzałę ci kupiłam, to ci ją zaraz wyślę. I Jinx. Tak naprawdę to ta elfia kulczuga fajnie wygląda, tylko to jest średni pancerz. Jaki ty masz pancerz, Frida? Ja mam aktualnie ciężki pancerz. 15 klasa, 19 klasa. Objęcia żniwiarza. A tu jest ciężki pancerz. Odnoszone obrażenia kłute są zmniejszone o 1. Premia do rzutów obronnych i testów opartych na siłę. To ja mam wszystkie... 19 klasa pancerza. No to ja chyba mam lepszy, wiesz? Kurde, ale to jest fajne, słuchajcie, w tej elfiej kolczudze, nie? Klasa pancerza 14 i to jest średni pancerz, ale uwaga! Zakładając tę zbroję, twoja postać zyskuje biegłość w korzystaniu z niej. Czyli nawet jak nie masz, to jak ją założysz, to dostajesz biegłość do niej i nie masz żadnej kary. Ja ją kupię, bo jest ciekawa i nie jest najdroższa. Ej, no fajne! No! Co tu jest jeszcze? Ślisk? Sfiresa? Przywódnik tarczy. Ta tarcza przyznaje uzbrojonej w nią postaci przewodzenie mocy na początku jej tury w walce. Gdy wróg trafi cię atakiem, wręcz możesz użyć reakcji, żeby powalić go na ziemię, chyba że wykona udany rzut obronny na zręczność. Klasa pancerza plus 2. Różowa.
Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Bye! People will help. Zobaczcie, jest srebrna. Powiedz już mi, pasuje. Pasuje mi? Pasuje? Pasuje, poczekaj. Ale ty jesteś, tak się strasznie zlewa kolorystycznie z tą. Znaczy ogólnie, tak, ale tak, tak jakoś... Tak, ładna, ładna. Ale możesz pomalować ją, nie? Możesz się pomalować. Mi się podoba te... W razie co, możesz się pomalować. Mogę. Teraz to wyglądasz jak ten, taki z głębin, taki jak ten... jak to się nazywa? Taki jak węgorz. Jest taki, taka ryba, że ona jest cała srebrna. A jesteście buraki, wiecie? Jakie kurna leszcze. Mi pojechali, zlewa się, możesz ją pomalować. Obrusza dla psa tu leży. O, może to jest tego, tego. O. I to przy studni, tak? No. Ej, weszłam tu w studni, kliknęłam ją. Ups, i może tędy wyjdziemy, tam u tego jego mosta. Uchodźca tu jest. No oni wszędzie się wcisną, nie? A tu leży ktoś zamordowany. O, właśnie. No mówię, tylko ja to nie jest ten krasnolud? Tu jeszcze. Miał kawałek melona słonecznego przy sobie, chrzan i dwa złota. Ktoś tu ich sprowadza na to dno. Ja tu nie doskoczę. To by musiał ktoś tutaj... I tu jest jakiś grzybek jeszcze. I tu ktoś jest. O kurczę. Czemu ja nie mogę tu Nieprawdopodobne, doskoczyć? Acz prawdziwe przypadki Tenebrux Morrow, tom trzeci, znalazłem. Już przechodzę dalej, możesz skakać. To poczekaj, przez te zbroje nie mogę skakać? O, uwaga, w majtkach stoję. Ten jeden dla mnie to jest za daleko. No kurde, tam i ja nie mogę skoczyć. Ostro co? Już dalej. Może ja też. No zdejmę ją na chwilę. No. Plecak. Okej. No, ja tam doskoczę się mogę, czajcie? Ale jak? Przecież ty miałeś największy skok zawsze tu, nie możesz? No, nie mogę. Jakim cudem? Oh, fuck. Miałem może strzały, ale dobra. No ale się liczy. Ty, a posępne czemu tam została? Jaki krzyk w ogóle. A bo ja w gaciach chodzę, poczekajcie. Never wanted the easy path. Tak średnio, nie? W gaciach. Can't give up now. A i tu jakiś głaz zasłania wejście. List, to są może ci chodźcy od tych misiów wypchanych pluszaków.
Wciubiasz swój imigrancki nos tam, gdzie nie powinieneś. Jeśli masz trochę oleju w głowie, będziesz siedział w tym waszym brudnym obozie z pozostałymi absolutystycznymi włóczęgami. Twoja dziewczyna nie pojęła wiadomości i nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało. A teraz spływaj. Przecież mam łopatę, o co ci chodzi? Hmm. No nie mogę użyć łopaty. No mam łopatę, a nie mogę użyć. Tu już mieliśmy raz takiego baga, pamiętacie? A jak to otworzyłeś? O, ty skubańcu. Aha, czeka... A nie, jest. Tu gdzieś było. Masz łopatę? O, kopię. Trzeba wyrzucić łopatę i podnieść. Wtedy... Wraca do tego. I teraz tu też nie mogę doskoczyć. Też ja mogę się tam strzałą prze... O, a jak zrobiliście, że nie ma tego głazu? Bonus jakoś zrobił, coś zrobił, wykombinował, otworzył chyba zaklęciem. Okej. Okay. No trzeba mieć daleki skok. Ja mogę strzałą się przenieść. Ale od kiedy tu jest za daleko? No nie wiem właśnie. Przecież skakaliśmy na takie odległości. Teraz tu jest problem? Śmierć. No wiecie co? Czekajcie. Może to jest pod górkę czy coś? Nie, no nie. No ja mogę się prze... A mam zwoje teleportacji w razie co? Dawaj. O, jak miło. Ja sobie zwój wykorzystam, bo tej strzały to nie chcę. A ta nie przeskoczy? Czekaj, Unfy, poczekaj. A jak ja cię powiększę, to ty nie doskoczysz? Teraz będzie jeszcze więcej warzyw. Nie doskoczy. Ale to zasięg chodzi bardziej, a nie. Nie. Dobra, to ja się przeniosę. Rzuć czar. Ten nie może zostać poruszony. A nie masz przez miary, żeby... Mam. Właśnie... Też mam. Właśnie używam. A, ale ja muszę mieć kogoś, żeby te drzwi przez wymiary. Ufryda, wracaj tutaj. Czemu? No bo ja muszę mieć kogoś małego wzrostu, żeby móc... No jestem w zasięgu. Z nim przenieść. Nie jesteś w zasięgu, mój drogi. Ja cię muszę wziąć pod pachę i z tobą podróżować. Czemu tak? No, bo to tak jest. Zaklęcie brzmi: teleportuj siebie i jednego sojusznika w pobliżu, do miejsca, ale... które widzisz. W pobliżu, mówisz... musisz stać koło mnie. Wiem, jak to działa. No, ja też. Zaznaczasz siebie i się przenosisz. Nie. No, ja użyłem przed chwilą zwoju. A fakt, ty, ale ja próbowałam tego chyba 4 razy samej się przenieść, mi się nie udało tylko nigdy. Tylko, że w takim razie straciliśmy dwa zwoje, a można było to jednym zwojem załatwić, ja tego nie to nie był zwój, to było u mnie... Aha. No, ale to tak czy tak. Ale to jest takie... najlepsze, że ja próbowałam kiedyś się sama przenieść i nie mogłam. Oho. A ja nie wiedziałem, że ja nie doczytałem, znaczy nie doczytałem, nie zacząłem tego czytać, tylko po prostu. Gdzie my jesteśmy? Się, tutaj? Jak to działa? Tutaj, ale to znaczy, gdzie jesteśmy? Dwie osoby na nas. Gdzieś daleko wyszliśmy. Jeszcze jak?
To my miasta nie zwiedziliśmy. A, i to zobaczcie. I my dopiero teraz jesteśmy w drodze do tych kanałów. Na mapie, jak zobaczycie. O ile w ogóle to chcemy zrobić? Nie wiem, czy chcemy to robić. Ej, znajdź klauna śliniaka. Przeszukaj cyrk. Cały czas tam jest. No, tak? Widzisz. A nie ma tu jakiejś stepki? O, tu ktoś leży. Martwy. Ktoś sobie odpoczywa. Martwy uchodźca. Gdzie on tam na dół las? Można na dół zejść, nie? Tak. To może wracajmy na górę tutaj. Ale wiesz co? Chodzi mi o to, żeby znaleźć miejsce do typanka. Ej, tu są orki chyba. Rozbili obóz już chyba. Ja też nie wiem, kto to za mali są. Coś do typanka i byśmy do cyrku wrócili. No, to... Ale jak wy wracacie? Poraziło. Sztuka przetrwania poraziło mi to. Kalipso sama chodzisz, nie? Bez posępnej jakby co. Jezu. Wretched thing. Pull yourself together. Let's see what we have here. Ej, a u mnie nic nie wykrywa? Wrócimy chyba do miasta. Ja ani nie mam porażki, ani nic. Ja bym w ogóle nic nie widział. Te. Kalipsa była porażka? Mhm. A u mnie nie reaguje. Tak było. No zobaczcie, ty. Kolejne wejście. Ciemno tu. A gdzie ja wchodzę do góry? Czemu ja tam do góry? Tu ktoś jest. Hogi Nuners. Ja nie wiem, czy oni... Pogadać można z nimi. Szef cię oczekuje. Nie zapomniał o wieżach wschodzącego księżyca, co... A to te są! Uratowani z tego więzienia. Tak. What's up for discussion? Czy ma mordy? Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my light. It's you. I might have time for a catch up later. Walbrim will want to see you. We've been taking a beating, but he's ready to hit back. To oni się tu skitrali, co planują jaki kontratak kogo. Co okay. Się dzieje? Byłam po jogurt, bo skłodniała mocno, także... A ten coś powie ciekawego? It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. The shivering, shaking, quaking. Don't you feel it? There's something underneath the city, inside the rock. But when I ask the stone why it shakes, it only screams. I want to go home. O kurde, nie brzmi to zbyt dobrze. To oni się tutaj okupali.
helping me. Możemy wejść na górę drabiną, ale tu jest chyba szef. Możemy z szefem pogadać. Perspektywa śmiertelnika, relacje z kryzysu pomiotów Bala. O. Pieczęć Gildii na okładce należy do spółdzielni drukarskiej we Wrotach Baldura. Ma się rozumieć, że pamiętam. Jak tylko zobaczyłem tę dziewczynę, wiedziałem, że będą z nią kłopoty. Tej małej złodziejki zawsze wszędzie było pełno, a szczeniak Goriona podążał za nią krok w krok. Nie dziwi mnie, że w jej żyłach płynęła krew mrocznego boga. Anonim Candlekeep. Pierwszy zawsze przychodzi na myśl Sarewok i jego zgraja. Wiesz, że to wszystko zaczęło się od odrobiny żelaza w Naszkel? Wszyscy bali się, że broń rozsypie im się w rękach. Wtedy myślałem, że problem tkwi w nieuczciwych kupcach. Nigdy bym się nie domyślił, że ten facet to syn Bala. Amnijski najemnik, rozmowa przeprowadzona na łożu śmierci. Czyli tutaj są takie opisy ludzi, którzy spotkali takich wyznawców Bala. Ośmielasz się wymówić przy mnie to imię? Moja pani obróciła się w popiół, walcząc z tymi przeklętymi nikczemnikami. Przeklinam Bala, przeklinam Iranikusa i przeklinam ciebie. Wrogo nastawiony wampir Slamsy Atkatli. Pięcioro przerwało tetyr na strzępy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek liczył na to, że kolejne pomioty Bala zdołają zakończyć wojnę, którą rozpętało kilkoro z nich samych. Z drugiej strony oni wszyscy mieli tendencję od zabijania się nawzajem, prawda? Niech ich piekło pochłonie. Mam nadzieję, że wszyscy zostali już starci z powierzchni Ferunu. Emerytowany kupiec Saradusz. Kolejny. Nie mam upoważnienia do omawiania jakiegokolwiek morderstwa z kimś z twojego pokroju. Jeśli ci to nie odpowiada, złóż skargę do morskiej wieży. Ale szczerze mówiąc, kogo obchodzi, że ktoś zakatrupił pomiot Bala? W końcu ich tatko jest bogiem mordu. Naręczak płomiennej pieści, Wrota Baldura. W dalszej części znajdują się zapisy kilkuset innych wywiadów, z czego większość ogranicza się do kilku zdań. Okej. Okay. Jest tu ten pan? Można zapalić to, bo tu ciemno. No. Chłopie, po ciemku pracujesz? Może dobrze widzi w ciemnościach, nie potrzebuje dużo światła. Troszkę milszy jest. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you, I hope. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. No ale spokojny. Kurczę, jak się rozwinął, co? Leciuszki elfic. Na cutscenkach to widać dopiero. Jest klasa. Perhaps. All the more reason to get rid of them. They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them.
They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility and boom. Problem solved. Które wybieramy? O, właśnie mi skraszowało grę. No nie gadaj. Czyli mimo gigantycznego patcha wszystko jest dobrze. Jest po staremu. Jeden, daj mi bombę. Dopilnuję, żeby nikt nie przeżył. Żaden strażnik, gondanin ani przypadkowy przychodzeń. To tak słabo trochę. Wysadzę odlewnie, daj mi tę bombę. Może gondanie tak naprawdę są ofiarami, a nie sprawcami. Wsadzę odlewnie, daj mi tę bombę. Nie wiem, co tu wybrać, prawdę mówiąc. A jak wezmę trzy? Weź trzy. O, nie mam dźwięku. Gondanie wybrali stronę chwili, gdy zgodzili się coś tam. Gdyby mieli choć odrobinę odwagi. Odwagi odmówili mu i zginęli jak bohaterowie, spróbując im w twarz, a tak zdechnął jak psy. O kurna, jedzie po pancie. Gortash jest wrogiem niego, Danie. No znajdę inny sposób. Ciekawe, czy da się znaleźć jakiś inny sposób i czy to jest dobry pomysł, szukanie innego sposobu. A faktycznie ten Gortash jest wrogiem, nie? Może zdołam przemówić im do rozsądku? Warte? Ja zaznaczę 4, no ale... No w sumie mógłby dać nam bombę, a my moglibyśmy... Rozumiem, że ta bomba to wszystko rozwali w pył, tak? No... No bo dwójka sugeruje, prawda? Straty uboczne to najlepszy sposób na posprzątanie całego bałaganu. Tak. Czyli z bombą będzie hardą. Ja bym wziął 4. Niech ci będzie. Jeśli chcesz wejść do paszczy smoka i spróbować się z nim dogadać, proszę bardzo. Ale przekonasz się, że dla nich dyplomacja sprowadza się do wsadzenia stalowej pięści tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dlatego weź ze sobą bombę, na wypadek, gdyby się okazało, że to ja mam rację, a ty się mylisz. Okej, okay, dobrze, wezmę ją, ale użyję tylko w ostateczności. Jo. No. Nieważne, kiedy przejrzysz na oczy, bylebyś przejrzał. Odlewnia jest w dolnym mieście obok doków. Piękny budynek, żygający dymem w niebo dniem i nocą. Niełatwo będzie dostać się do środka, ale jak już ci się to uda, umieść bombę w samej jej środku, a potem uciekam na poziom ulicy. Wtedy ani się obejrzymy, a strażnicy znikną z ulic. No i mam bombę z prochu dymnego. Ja tam chyba jakąś strzałę kupiłam z tego, co oni pamiętam. Oni im się podobały te bomby, nie? Tak. O kurde, jaka bomba, ty. 10k8 plus 40 mocy, obrażenia 50, 120. Taka fest. Zniknie wszelkie życie.
O, tę strzałę, zobacz, widzisz? To jest strzała z prochu dymnego. O, taka mocniejsza. Utrata, pyk. O, ale ty. Nie? Niezły granat tam. No, ciekaw jestem, jak to leci z takim tym. Ta, dobra, z, ta, jest, z taką końcóweczką, ale z takim grotem, o. I tylko jedną taką miał. Fajnie wygląda. No fajnie. Coś tu ma napisane ciekawego. Wiktinowa skrzynia, nie. No dobra, czyli tak. Dał nam tę bombę, tędy możemy wyjść. Bo tu nic nie ma więcej, chyba co? Przyłącznik. Nice. Czy my będziemy u kowala? Oczywiście. Czyli to kowal ich tam trzyma na dole. No i pogadajmy z kowalem o tym. Chcę wiedzieć, czemu chronisz gnomy żelazną rękę w piwnicy. Ej, to jednak ma mięciutkie serce. Dobry człowiek jest, dobry kowal. The Gondians think they're the only ones fit to swing a hammer around here. They're wrong. One day they'll learn that the hard way. Until that happens, I'll give those iron hands a roof over their heads. Nothing wrong with it. Now clear off. Do you want anything else? Go to the shop. I've got work to do. No dobrze, nice. I tutaj myślę, że sobie zakończymy. Ale to fajnie odkryliśmy, że on tutaj chroni te gobliny tam pod spodem. No i co, to będziemy musieli jeszcze... No, to będziemy musieli wrócić do tego cyrku. Ja wiem, gdzie widziałam trumny, tylko pytanie, czy on jest zamknięty w trumnie, to by nie krzyczał albo coś. No to taki pomysł mam pierwszy, lepszy. Niekoniecznie dobry. Tak naprawdę. Tak się zastanawiam, ciekawa jestem, gdzie się podział w takim razie ten... Jegomość. To byś, powinniśmy chociaż trupa znaleźć, prawda? No. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, hej.